Ja tu uważam, że tutaj dużo właśnie zagrało to, że taka moja bardzo mocna psychika na zawodach tej rangi mistrzowskiej. Naprawdę pobiegłem no bieg idealny, tego się nie dało się go lepiej pobiec. Dlatego mówię, tu jestem, radość przeogromna jest, bo jak wspominałeś, no rywale byli, no śmietanka. W Amsterdamie żadnego z nich nie było. A tutaj, prawda, no dwóch medalistów mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich było, więc naprawdę no nie byle kim przegrałem. Jak ktoś powtórzy, jak Patryk Dobek, bo też to się gdzieś mi pojawiło w mediach. Dlatego te czwarte miejsce bardzo cieszy. Niestety bieg półfinałowy był obarczony brzemieniem, bo jednak jak człowiek zajmuje dwa temu wcześniej czwarte miejsce, to już jest takie parcie, że no trzeba finał, co najmniej to musi być minimum, prawda? I tak nie ukrywam, no czułem ten ciężar tego wejścia do finału, cały czas w tych biegach eliminacyjnych było dużo, popełniłem błędów technicznych w biegu tym półfinałowym i to właśnie było spowodowane tym prawda, takim obciążeniem psychicznym. I ten finał po prostu, wszystko zeszło, jak już ten finał był i dlatego ten bieg finałowy już był perfekcyjny, idealny, naprawdę nie miałem się do niczego przyczepić. Ja jestem typem zawodnika, który musi mieć swoje odskocznie, musi żyć po prostu. Ja jak tu siedzę z tymi lekkoatletami niektórymi, którzy są takimi typowymi łóżkowiczami, że tylko łóżko coś tam, no to no nosi mnie, to po prostu nie wytrzymuje. Teraz też do mistrzostw Europy po prostu żyłem swoim życiem. To nie było tak, że tam dużo rzeczy musiałem odmawiać czy coś, po prostu wiadomo, otrzymam higienę sportową, tak? To jest czyli jakieś zero alkoholu, czyli spanie, tak? Wysypianie się, to jak najbardziej, ale takie jakieś, mówię, żeby koniecznie wszystko dookoła sportu się kręciło, to nie, to bym oszalał, a to by działało negatywnie, obstawiam. Ale jeśli chodzi o to, co mówiłeś, czyli cele na rekord Polski, jak najbardziej jest to możliwe, bo naprawdę szybkościowo nie byłem przygotowany tak dobrze jak rok temu, bo to po prostu teraz ten wynik jest tylko jakby rezultatem dobrego treningu, takiego technicznego, podkarskiego, siłowego, blokowego, super, te elementy, wszystko poszło fajnie do przodu i mówię, żeby była taka szybkość jak rok temu, to śmiało bym tutaj walczył o medal i bym jechałbym tu nad celem walki o medal, a nie żeby tylko się prześlizgnąć do finału.